Robert Łuchnia, kłaniam się Państwu raz jeszcze. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego poradnego programu i dzisiaj studio obywatelskie, a zatem wykładowcy Studium Obywatelskiego imienia Pawła Adamowicza razem z nami. Tym razem to jest doktor Łukasz Wyszyński, który jest kierownikiem Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej, zastępcą kierownika Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych i również ekspertem Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, wykładowcą i ekspertem Studium Obywatelskiego. Imienia Pawła Adamowicza. Dzień dobry, witamy w studiu. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. No, my, ponieważ rozmawiamy o zawodach przyszłości ostatnio, no to porozmawiajmy o nauczycielach akademickich. No, bo to wszystko też po nowemu jest nie tylko od strony tych, którzy zaczynają szkolić się, studiować, kolejne etapy swojego wykształcenia zdobywać. Te zmiany dotyczą również wykładowców. Oni stają przed, nie wiem czy zupełnie, ale jednak nowymi wyzwaniami. No i teraz porozmawiajmy o tym na początek, to jak nauczyciele akademickie akademicy mają się przygotować na. No, po nowemu jednak mhm. wykształcenie, na zdobywanie wykształcenia po nowemu. Znaczy, myślę, że tutaj mamy kilka zmiennych i na pewno nie jesteśmy w stanie przejść przez wszystkie, ale te, które wszyscy obserwujemy, znaczy, zarówno w środowisku akademickim, jak i w, y, widzimy je szerzej w dyskusji społecznym, to jest to, że y, edukacja powinna odpowiadać na pewne potrzeby. E, no, z mojej perspektywy idealnie by było, gdyby państwo miało stworzoną politykę edukacyjną i żeby te, nazwijmy to, Potrzeby przekładały się w dłuższej perspektywie na cele strategiczne. Ale mówiąc bardziej na tu i teraz, bardziej operacyjnie, no to ostatecznie przecież szkolnictwo ma budować społeczeństwo świadome, przygotowane do tego, żeby funkcjonować w zmieniającym się świecie. I ten świat się zmienia, tak, tak jak pan redaktor zauważył. I co się zmienia? Zmienia się po pierwsze to, gdzie ci młodzi ludzie później mają funkcjonować, czyli rynek pracy. Rynek pracy zmienia się zdecydowanie szybciej. Powstają nowe zawody, zawody, które w coraz większym stopniu uzależnione są od nowych technologii, i to determinuje tak naprawdę no, inne potrzeby tego rynku pracy. Dwa, no, przez to też, że młodzi ludzie funkcjonują już w innym świecie w innym świecie dorastają, socjalizują się, budują swój swój mały świat, no to to powoduje, że zaczynają funkcjonować w świecie, który jest bardzo dostarczany, bardzo wiele bodźców, który tworzy im pewne bańki informacyjne. No siłą rzeczy jest tak, nie tylko przecież młodzież, ale my również, coraz większą część naszej aktywności przenosimy do przestrzeni internetowej, wirtualnej, no i to powoduje, że oni zaczynają się inaczej uczyć. Jeżeli się inaczej uczą, to znaczy, że nasze akademickie podejście, które jeszcze mogło być efektywne 30, 40, 50 lat temu, no, w tej chwili przeżywamy bardzo często zaskoczenie, dlaczego młodzi ludzie, na przykład, nie chcą się uczyć tak samo jak my, jak, jak, jak uczyliśmy się my, czy jeszcze wcześniejsze pokolenia. To są zmiany. Społeczne, które oczywiście jej środowisko akademickie obserwuje, no i to generuje tak naprawdę potrzeby w postaci ciągłego doszkalania, ciągłego podnoszenia kwalifikacji, ciągłego wspierania nauczycieli akademickich w tym, żeby ich kompetencje dydaktyczne, które są de facto przeniesieniem ich albo dorobku naukowego, albo też dorobku praktycznego. No, były w sposób jak najbardziej efektywny przekazywane młodym ludziom No bo ostatecznie to oni będą mieli kształtować przyszłość No jasne tak sobie myślę na przykład o poczciwym zawodzie polonisty mhm. e, czyli absolwenta bądź studenta polonistyki ze specjalnością nauczycielską to kiedyś to była sytuacja oczywista to pój to jest człowiek który pójdzie uczyć innych w szkole no ale to już ostatnich 30 lat udowodniło, że polonista się nagle odnajdywał, nie wiem, w agencji reklamowej, w administracji państwowej, w wielu miejscach i gdzieś tam zawsze te jego umiejętności, ta jego wiedza była potrzebna i była do użycia. Ale czy to już weszło w Uzus, no nie wiem, nauczania kogoś takiego jak polonista ze specjalnością pedagogiczną? Tu mam wątpliwości. No, znaczy, a, a panie że jakbyśmy postawili pytanie inaczej, czy dzisiaj w ogóle, czy tak, bo tutaj zdania są podzielone. Aha. To znaczy, czy studia dzisiaj mają przygotowywać człowieka do wykonywania jednego konkretnego zawodu, takiego zawodu, który będzie wykonywał przez większość swojego życia, tego, kiedy może być aktywny zawodowo? To no, w, w ogóle że nie. To w ogóle jest, jest... dyskusja, czy tak. to ma być przygotowanie do zawodu, czy po prostu wychowywanie kogoś, kto potrafi się w strefie nauki po, poruszać i mnożyć pewną wiedzę. Ja powiem tak, która jest w świecie dobrem. nauki tak, jakby że rolą sektora szkolnictwa wyższego jakby tej edukacji jest oczywiście wspieranie, wyłapywanie tych najlepszych, którzy będą prowadzili badania naukowe i tych, którzy będą de facto popychali nas jako państwa, jako społeczeństwo, jako sektor gospodarczy do przodu. To jest jedno zdanie. Ale drugie jest też takie, że w mojej optyce Uczelnie wyższe to jest pewne doświadczenie edukacyjne. To jest tak naprawdę budowanie pewnej ws wspólnoty ludzi, którzy interesują się podobnymi problemami, którzy mogą siebie nawzajem inspirować, którzy w tym świecie, który w coraz większym, większym wymiarze przenosi się do, do internetu, potrafią budować wspólnotę, potrafią rozwiązywać problemy. Jest coraz większy nacisk na to, że oczywiście kształcimy się, tak jak pan to powiedział, na przykład yy, na polonistę. Ale już podczas studiów coraz częściej uczymy się kooperować z innymi specjalnościami, innymi studentami, ponieważ tego będzie wymagało od nas yy, życie, tego od nas będzie wymagał rynek pracy. Więc z mojej perspektywy to jest w ogóle fundamentalne pytanie, czy uczelnie, czy szkolnictwo ma przygotowywać człowieka przygotowanego na rynek pracy do zawodu, czy ma przygotowywać człowieka, który potrafi systemowo, Uzupełniać kompetencje, który potrafi dostosować się do, do sytuacji na pracy, który więcej potrafi nawet tą sytuację zmieniać, potrafi ją kreować, potrafi być bardziej Krytyczny. No mimo wszystko wydaje mi się, że takim podstawowym celem państwa jest to, żeby społeczeństwo było jak najbardziej świadome, żebyśmy byli w stanie być kreatywni, ale w jakimś sensie też elastyczni. I studia dzisiaj, przez studiami jest naprawdę szalenie dużo wyzwań, no bo ta pytanie jak do tego uczyć, jak mimo wszystko dawać tym ludziom zawód, ale też no, nie mówić im wprost. Ja, ja wiem, że nadal są zawody, są, są studia, po których zawód jednak jest bardzo konkretny. One są też regulowane w przepisach prawa, wiążą się potem z dodatkowymi egzaminami zawodowymi. To jest ten cały zakres zawodów regulowanych. Potrafię sobie wyobrazić, że jednak większość osób kończących zarządzanie, ekonomię, informatykę będzie starało się podjąć pracę w branżach, tak jak pan redaktor zauważył, nie jest to dzisiaj już. Oczywiste. Nawet y, są wątpliwości w świecie informatyki, prawda? To kształcenie czy na, nadąża za potrzebami mm -hmm. na przykład programiści, a może już trzeba uczyć programistów nie samego programowania, tylko już zajmowania się i pilnowania sztucznej inteligencji. A może jeszcze czegoś innego? Strasznie gna świat do przodu, ale w związku z tym też mm, na pytanie, a jak mają wykładowcy poszerzać swoje kompetencje? Uczelnie mają na to plan, e, oni sami mają na to plan, bo pewnie taką potrzebę czują, wiedzą o tym. No chociażby fakt, że z o tym rozmawiam, prawda? Znaczy, to potwierdza. I taki nie. No bo mimo wszystko w takim dość konserwatywnym podejściu możemy przyjąć, że no, kim, kim był nauczyciel akademicki? No to jest to była osoba, która prowadziła badania naukowe i w obszarze prowadzonych badań naukowych prowadziła zajęcia, czyli prowadziła tą swoją aktywność dydaktyczną. Tylko no, nikomu nic nie umieszając. Nie zawsze dobry lekarz będzie świetnym dyrektorem. Szpitala. To nie znaczy, że nie każdy dobry naukowiec jest dobrym nauczycielem. I myślę sobie, że tutaj jest potężne wyzwanie. Są uczelnie, jednostki w ramach tych uczelni bardziej świadome, które zdają sobie sprawę, że świetnych naukowców trzeba wspierać w tym, jakbyś dobrymi dydaktykami. Są też świetni dydaktycy, którzy w jakimś etapie zarzucili pewną działalność naukową, tak albo ograniczyli ją do, do pewnego stopnia. I to oni potrafią systemowo dzielić się swoimi dobrymi praktykami, wspierać swoje koleżanki i, i kolegów. Ale no nie oszukujmy się, tak jak szybko postępują zmiany, potrzebujemy wsparcia systemowego. Wsparcia również finansowego na to, żeby kadra mogła podnosić kompetencje. Tego typu środki pojawiają się w systemie w ramach funduszy europejskich. Te kompetencje można podnosić. Z tego, co ja obserwuję w ramach różnych form aktywności, to jest tak, że. Często jest tak, że to nauczyciele sami wychodzą z inicjatywą, jakby sami kształtują swoją ścieżkę i tak się z reguły dzieje, kiedy nie ma tego wsparcia systemowego. Ja bardziej jednak jestem zwolennikiem tego podejścia, kiedy na uczelni tworzone są systemy jakości kształcenia, systemy wspierania. I nauczycieli, i studentów, żeby do tej nowej rzeczywistości edukacyjnej ich przygotować, bo prawda jest taka: nauczyciel nie nabywa tych kompetencji taktycznych raz. Przecież tak jak pan ja to zauważył, te potrzeby się tak szybko zmieniają, że no ja czy moi koledzy, koleżanki, z którymi pracujemy, no widzimy, że często u nas braki pojawiają się z perspektywy roku akademickiego na rok akademicki. Jeżeli możemy to uzupełnić, Uzupełnić, że mam w dobrych praktyk, jest ok, ale często to jest tak, że potrzebujemy wsparcia ekspertów z zewnątrz. Panie doktorze, jakieś przykłady? Bo pan to brał na własnej skórze. To, to pan no. na przykład, z czym się zdarzył i co pan zrobił, żeby się e, przestawić nieco w tym, co pan robi, jeśli chodzi o dydaktykę? Znaczy powiem tak, dla mnie na przykład bardzo, dużą, bardzo dużym problemem było stworzenie takich narzędzi dydaktycznych, które po pierwsze angażowałyby by studentów, a z drugiej strony budowały kompetencje społeczne w formie umiejętności negocjacji, prowadzenia debat. I myśmy ja osobiście stosowałem metody bardziej klasycznym, przedstawiałem pewne założenia teoretyczne, tym jakby dzieliłem na, na, na zespoły, czy zachęcałem do debatowania. To z roku na rok odnosiło coraz mniejsze skutki. Ostatecznie usiedliśmy z naszym zespołem, stworzyliśmy grę edukacyjną, zdobyliśmy fundusze na to, żeby obudować to systemem informatycznym. Oni wchodzą w rolę. Można powiedzieć, że część naszych pracowników yy, zaczęła się dokształcać w ramach design thinkingu, dramy, yy, czyli żebyśmy byli w stanie kompleksowo tworzyć sytuację edukacyjną, w którą Dzisiaj studenci wchodzą, chcą, chcą, chcą wejść, są zaangażowani, a my przede wszystkim wiemy też, jak każdy z tych narzędzi, które stosujemy, które oczywiście są dostępne, potrafimy to zrobić efektywniej, przede wszystkim zgodnie z celami edukacyjnymi, no bo na końcu nie chodzi o to, żeby było fajnie, tylko chodzi o to, żeby ci studenci mieli szansę uzyskać zakładane efekty uczenia się, więc, jakby nawet wejście, czy tak, wprowadzenie metod dydaktycznych, które oczywiście są znane, ale w taki sposób, żeby odpowiednio je układać do programu studiów, to jest tam, moim zdaniem, bardzo duże wyzwanie. Wprowadzanie właśnie gam, gam, gamifikacji do, do edukacji, a z drugiej strony na przykład też to, z czym mocno pracujemy, no bo ja jednak funkcjonuję w obszarze nauk społecznych, to jest to, że widzimy, że umiejętność pisania tekstów bardziej syntetycznych, bardziej rozbudowanych, indywidualnie w ramach jednak pracy zespołowej, czy też łączenia studentów z różnymi perspektywami i stawiania przed nich problemów do rozwiązania, to z naszej perspektywy akademickiej zawsze była pewna zmiana w ramach różnych obszarów nauk. No też trzeba powiedzieć, że funkcjonuje to inaczej, inaczej jest bardziej w naukach eksperymentalnych. Inaczej to wygląda w naukach, które dotykają no jednak problemów, które na przykład nie będziemy badać metodami empirycznymi, ale ostatecznie chodzi o to, żeby taką tworzyć y sytuację edukacyjną, żeby studenci ze swoim dzisiejszym nastawieniem, podejściem mocnymi stronami, ale też i ograniczeniami byli w stanie osiągać te zakładane efekty uczenia. No dobrze, jest coś takiego jak jakość kształcenia. No bardzo często pandemia nas nauczyła, że online to nie tylko praca, ale również zajęcia, edukacja. Na różnym poziomie. Byli tacy, którzy gdzieś tam na tym nawet wygrali, bo dosyć szybko zaczęli się zastanawiać nad narzędziami, które mm -hmm. takiej edukacji online mogą towarzyszyć. No ale na jakość kształcenia tu się nie mylę. To fakt, że edukacja odbywa się online ma ogromne znaczenie, prawda? Oczywiście, że tak. No bo... In plus czy in minus myślę, że to, co spowodowała pandemia, to nie ma się co ukrywać, że to było minus. Znaczy to tutaj jakby e, to był wybór mniejszego zła. Na jakimś poziomie strategicznym podjęto de, decyzję, że lepiej, żeby edukację kontynuować i Przypomnijmy sobie, na czym miało polegać główne wsparcie od jednostki prowadzącej kształcenie, przez jakieś władze samorządowe, z perspektywy końców wyższego władze centralne. Chodziło o wsparcie przecież przede wszystkim informatyczne i technologiczne, żebyśmy mieli narzędzia do prowadzenia yy, dalej edukacji w formule zdalnej. Ale to, co było większym wyzwaniem i to, co pan to powiedział, co bym położyło się cieniem na, na, na jakości kształcenia, to było przygotowanie obu stron i wsparcie do tego, żeby w takiej edukacji Uczestniczyć. Kiedy my prowadzimy studia podyplomowe i one w części są prowadzone w formule zdalnej, to po obu stronach mamy mimo wszystko ludzi świadomych, dlaczego w tym procesie są, mających doświadczenia pracy zdalnej. To są ludzie, którzy jakby wiedzą, że inaczej muszą się przygotować do zajęć w formule zdalnej. A pamiętam, że wtedy musieliśmy przenieść zajęcia nie tylko wykładowe, musieliśmy przenieść także zajęcia, które miały formę praktyczną. No mamy w polskim systemie pojęcie studiów o profilu praktycznym. To są studia, które powinny być realizowane. W środowisku zbliżonym do środowiska wykonywania zawodu. Jak to robić w przypadku nauk technicznych, w obszarze nauk medycznych, nawet nauk społecznych, związanych, nie wiem, z lekarstwem. Artystyczne? Na przykład. Właśnie, i, i, I teraz powiem tak. Oczywiście. Jest bardzo wiele przypadków uczelni, które do tego podchodziło i podchodzi nadal bardzo w sposób odpowiedzialny i to wsparcie nauczycielom udzielane było, to wsparcie metodyczne, tak, w sensie jak, jak uczyć. Pojawiły się też oferty wsparcia zewnętrznego, systemowego, tylko to się wydarzyło mimo wszystko jako pewna odpowiedź na sytuację kryzysową i w tym kontekście położyło się mimo wszystko, mimo wszystko cieniem, bo edukacja zdalna, powiem tak, ta pandemia i tak spowodowała, że światowe trendy dotyczące edukacji tak pokazują, że ludzie będą w coraz większym stopniu poszukiwać mimo wszystko takich ofert, takiej oferty dydaktycznej, która w jakimś wymiarze będzie funkcjonowała online. Dzisiaj rozwiązania informatyczne pozwalają nam bardzo dużo za pomocą tych narzędzi online realizować. Ale pytanie, jeżeli mamy osiągać efekty uczenia się z obszaru wiedzy, to jestem w stanie uwierzyć w to, że w większości jesteśmy w stanie to zrobić e, online. Ale jeżeli już mówimy o konkretne umiejętności, które trzeba realizować we współdziałaniu przy dostępie do aparatury czy infrastruktury i trzecia najtrudniejsza kategoria, postaw i kompetencji społecznych. No one jednak e, muszą być w jakimś sensie nabywane i walidowane w, e, w sytuacji, kiedy wszyscy jesteśmy w danym miejscu, kiedy występują interakcje społeczne. No to wszystko co tak naprawdę badamy i wiemy od, od lat. Więc Edukacja zdalna nie jest gorsza, ona po prostu nie może kompleksowo zastępować tego, co osiągaliśmy wcześniej w edukacji kontaktowej. To musi być balans, a jeżeli jest, jest stosowana, no to wymagane jest to, żeby metodycznie to było prawidłowo opisane i żebyśmy mieli świadomość, jakie treści, jakie efekty chcemy przekazywać i osiągać w formule zdalnej i możemy to zrobić efektywnie, no a w jakich powinniśmy tego jednak nie robić. I też jakby mówić że tak, albo naszą ofertę Nazwijmy to, wyrzucamy pewne elementy, nie, tego nie jesteśmy w stanie nauczyć w formule online, albo mówimy, nie, no, że zajęcia na przykład muszą być w formule yy, mieszanej, to możemy zrealizować online, a to mimo wszystko będziemy musieli realizować stacjonalnie, bo tylko wtedy możemy zadbać o to, czego pan redaktor wyszedł, czyli o jakość. No dobrze, a teraz temat sztucznej inteligencji. I to jest taka broń obosieczna powiedziałbym, bo z jednej strony wiadomo, że prace mogą powstawać dzięki temu, że sztuczna inteligencja będzie wykorzystana przez studentów, ale też do weryfikowania ich prac też może posłużyć no, sztuczna inteligencja. I tu tak się tak pan jest. uśmiechnął. Już no pan to stosuje. Tak. Weryfikuje pan. Czy, czy weryfikuje sztuczną inteligencją? No jakby myślę, że uspokoił moich studentów nie. Yy, nie, ale też jakby oni wiedzą, z drugiej strony, że ja powiem trochę tak, że, że sztuczną inteligencją to jest może bardzo mocne porównanie jest trochę jak z bonią, to, czy jak z technologią atomową, prawda? Chcemy myślektą atomową, bo wiemy, że to jest pewne źródło energii, tam się ono opłaca, jest bezpieczne dla klimatu. Z drugiej strony, ta sama energia, ta sama technologia atomowa, tak, no jest też tym, co jest wykorzystywane jako w polityce międzynarodowej przez państwa, które posiadają broń atomową. Czyli z jednej strony e, super źródło energii, z drugiej strony zagrożenie de facto naszego istnienia. Zresztą tą inteligencją ja na nią patrzę jako na pewne narzędzie, które jakościowo zmienia tak naprawdę świat, w którym będziemy funkcjonować. Ono powinno być wykorzystywane i <laughs> myślę, że <laughs> Jeżeli sztuczna inteligencja ma posłużyć do tego, że będziemy w stanie, <coughs> przepraszam, tak jak kiedyś, komputery bardzo mocne do obliczeń skróciły procesy badań, prawda, skróciły te procesy, nie trzeba angażować tylu ludzi, to to jest narzędzie, które tak naprawdę jest wykorzystywane w sposób etyczny. Jeżeli ktoś korzysta z sztucznej inteligencji, żeby podpisać się pod tym, że to jest jego, tak, a de facto zrobiły to algorytmy, które przeszukały bazy danych, mają za zadane za pewne funkcje, o których nawet nie mam pojęcia, no to tutaj dochodzimy do momentu, który moim zdaniem będzie musiał być uregulowany. Są uczelnie w Polsce, które w tej chwili już tworzyły wewnętrzne zasady i regulacje dotyczące tego, jak postępować ze sztucznym jak po obu stronach. No bo to nie chodzi o to, żeby zakazywać, no bo skoro to jest pewne narzędzie, które jakby może nam coś ułatwić, może spowodować, że nasze badania będą bardziej, bardziej efektywne, bardziej wiarygodne. Ja sam bardzo często z kolegami, koleżankami się lubimy tym bawić. Wiemy, że są jakieś trudne problemy, definiujemy te problemy dla tych wersji płatnych, niepłatnych. No i ktoś, kto się zna na tematyce, potrafi na, na dzień dzisiejszy ocenić, czy to zostało wygenerowane, czy to zostało napisane. A powiem tak, kiedy myślimy o takim jednak kontekście edukacyjnym, no to... Tak jak pan redaktor zauważył, są już systemy, które w ocenie antyplagiatowej no będą oceniały, czy jest tam podejrzenie sztucznej inteligencji. No i teraz uważam, że problem będzie tylko wtedy, kiedy ktoś to zastosuje, kto i tak jest dobry i zastosuje to tylko po to, żeby sobie skrócić ten, ten proces, prawda? Ale jeżeli ktoś chce sobie tym zastąpić swoją pracę, no to znowu odwołam się do moich doświadczeń. No ja nigdy nie przyjmuję pracy i nie oceniam tylko pracy. Ja chcę z tym człowiekiem porozmawiać o tej pracy i wtedy zawsze wiem, na ile to jest jego praca, na ile to jest nie jego, 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 praca. To wymaga oczywiście dużo więcej pracy z mojej strony, ale uważam, że jeżeli tak definiuje cele, że ktoś potrafi napisać tekst, to zakładam też, że wie o, wie o czym pisze, wie co jest w tym tekście. Więc znowu to jest narzędzie i myślę, że jesteśmy w takim okresie przejściowym, że będziemy starali się to uregulować. Mam tylko nadzieję, że tego nie przeregulujemy. Tak? To znaczy, że nie będzie jakichś takich, na zasadzie, że to jest jakaś technologia niebezpieczna. Nie, to jest potężna szansa, tylko uważam, że właśnie sektor szkolnictwa wyższego naukowcy są tą grupą, która powinna jako pierwsza wyjść z propozycjami, przykładami, jak to wykorzystać konstruktywnie, ale też i etycznie. Nie? A myślę, że to najwięcej dzisiaj mamy dylematów dotyczących etyczności Dokładnie. zastosowania tego rozwiązania. Proszę Państwa, Studio Obywatelskie, wykładowca ekspert Studium Obywatelskiego imienia Pawła Adamowicza, dr Łukasz Wyszyński, był naszym gościem. Dziękuję, Dziękuję bardzo.